Halo, halo, tu Surowe Radio, Agnieszka Cholewiak-Góralczyk i Katarzyna Towalewska. Witajcie, dobrze Was widzieć, czytać, także cieszymy się, że z nami jesteście na wszelakich platformach. Także prosiliście, abyśmy z Kasią omówiły podstawowe badania dotyczące morfologii, co jest czym, żebyście się po prostu nie denerwowali. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie wyniki omawiacie z lekarzem prowadzącym zwierzę oraz patrzycie na wyniki Wy i lekarz pod kątem też objawów zwierzęcia, więc bardzo ważne jest, żebyście lekarzowi zgłosili wszystkie zauważone przez Was nieprawidłowości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Waszego psiaka lub Waszego kociaka. Będziemy się opierać dzisiaj na dwóch książkach, z których będziemy Wam tutaj udzielać informacji. Jedna to jest Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej pod redakcją pani Aldony Dębińskiej-Kieć, a druga to Diagnostyka laboratoryjna psów i kotów. Tak, dwóch autorów z długimi nazwiskami. Mr. Feindenwein i Andreas Moritz. Dokładnie, także tutaj, żebyście wiedzieli, że to są takie źródła, oczywiście nowe, wszystko jest tutaj z aktualną wiedzą, więc jeżeli ktoś głębiej chce wejść w te tematy, to te publikacje polecamy. Wracając do morfologii. Takie podstawowe badanie, które jest stosowane w hematologii, to jest właśnie morfologia krwi. I co wchodzi w skład oceny morfologii? No to mamy tutaj układ czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy oraz płytki krwi. Także to jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w przeszłości, jeżeli chodzi o ludzi, to liczba płytek była zlecana osobno, gdy liczenie odbywało się manualnie pod mikroskopem, a obecnie pracownie dysponują urządzeniami zautomatyzowanymi. I to jest też ważne z tego względu, że jak macie ALAP chociażby, takie laboratorium, to jest i ALAP ludzki, i ALAP, który ma w nazwie ALAP weterynaria, tak? Także często to są te same firmy, które mają po prostu działy dla ludzi i dla zwierząt i korzystają z podobnych rozwiązań. Okej. Jeżeli mamy też wyniki morfologii naszego zwierzaka, to najczęściej macie tam magiczne skróty, które często Was zastanawiają, co jest czym. Także to też Wam przybliżymy. Jeżeli macie jakieś wyniki swojego zwierzaka, to możecie je wziąć, żeby zobaczyć, o czym mówimy. Jak dostajecie taki wydruk morfologii, to macie tam na przykład napisane WBC. To jest po prostu white blood cell count, czyli liczba krwinek białych. Cała niespodzianka, nie jest to niczym strasznym, także tutaj macie do rozwiania mnóstwo tego typu nazw. I jeżeli chodzi o te białe krwinki krwi, to mamy tutaj coś, co się może nazywać neut, albo macie napisane neutrofile i to są właśnie neutrofile. Potem mamy lymph albo limfocyty, cała nazwa, no to limfocyty. Mono, monocyty. EOS to często są, też czasami w niektórych laboratoriach jest pisane jako EO albo kwasochłonne, to są eozynofile, bazofile. Także widzicie, to nie jest nic strasznego, to jest całkiem prosta sprawa. Gorzej, jak pojawiają się jakieś rozbieżności, które Was będą martwić. Jeżeli chodzi o skróty czerwonokrwinkowe, no to mamy RBC, czyli Red Blood Cell Count i to jest liczba erytrocytów. HGB, nie mylić z KGB, no to mamy tutaj hemoglobinę, HCT, to jest hematokryt, MCV, średnia objętość erytrocytów, MCH, to mamy średnia zawartość hemoglobiny, MCHC, to mamy średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach. Potem możecie mieć coś takiego jak RDW. I tutaj mamy zazwyczaj kwestie dotyczące anizocytozy, o której będziemy zaraz więcej mówić, czym ta nieprawidłowość jest, ale te oznaczenia rzadziej znajdują się na typowych badaniach morfologicznych krwi. Znaleźć możemy też informacje, jeżeli dodatkowo zlecaliśmy, o retikulocytach, czyli takich młodych krwinkach. I tu będzie skrót najczęściej od tego RET napisany, jeżeli będzie skrótem, bądź będzie całe słowo też podane. A jak są oznaczane płytki krwi? Bardzo proste, PLT. Także zupełnie banalna rzecz. Mam nadzieję, że tutaj będzie Wam teraz łatwiej odczytać, którego na przykład układu dotyczą jakieś ewentualne zaburzenia u Waszego zwierzaka, których się dopatrzycie. Chcesz coś dodać, Kasia, już na tym etapie? Tak, chciałabym dodać od razu, że jak odbieracie wynik morfologii, to bardzo rzadko się zdarza, że tam wszystko będzie na zielono. Ale się zdarza, więc zdarza, jak jest na zielono, to też jest dobrze. Też jest dobrze, natomiast to, że jest coś na czerwono, to naprawdę nie oznacza od razu, że coś się strasznego dzieje, bo
Naprawdę, cała zielona morfologia zdarza się, ale no nie jest tak, że u zdrowego zwierzęcia zawsze ona będzie cała zielona. No i analogicznie u chorych zwierząt też się zdarza cała zielona. Tak, i jeszcze to musicie pamiętać, że zawsze macie podane też normy, więc nie możecie sobie podawać waszego wyniku bez podania tych norm, albo co gorsza, porównywać z kimś w internecie, że on ma tyle HCT i u niego on mówi, że jest okej, ja mam tyle i Boże, u mnie świeci na czerwono. To nie, to na pewno jest dobrze, bo ktoś inny ma taki sam wynik i tam jest dobrze. No nie, zawsze musicie to odnosić do norm i to, co mówiliśmy na początku z Kasią, do objawów, do tego, co się dzieje z waszym zwierzakiem. Więc pamiętajcie o tym, żeby nie było tutaj żadnych problemów. Pamiętajcie też o tym, że różne laboratoria stosują różne jednostki, tak, do wyrażania wyniku. Także też czasami jest konieczność, jak chcecie porównać poprzednie wyniki, które robiliście w innym laboratorium z wynikami, które macie obecnie, one są w innym laboratorium, żeby sprowadzić wszystko do tych samych norm, żebyście mogli to porównać. Nie da się, żebyście mieli jednostki, które są na przykład wyrażone jako G łamane na DL albo jednostki M mol na litr. No to jest inaczej, tak? Nie jest to. Ale to można łatwo zamienić jedno na drugie, to nie jest jakaś wiedza tajemna, także lepiej nie porównywać wyników w dwóch jednostkach, bo po prostu nie da wam to żadnej informacji. Dokładnie. Co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o takie oznaczenia właśnie jak hematokryt czy hemoglobina, no to tutaj patrzycie też, czy wasze zwierzę nie było na przykład odwodnione, bo jak sprawdzacie, czy wasz zwierzak, który jest już anemiczny, bo jest chory z jakiegoś powodu, był odwodniony podczas badania, to jego wyniki będą sztucznie zawyżone, tak? Więc jeżeli widzimy na przykład po innych parametrach z badań, że no albo po zwierzęciu, że było odwodnione i nagle się okazuje, że cudownie jesteśmy już w normach, na samym dole, ale w normach pod kątem anemii, to wcale tak nie jest, tylko zwierzę było zwyczajnie odwodnione i z tego powodu macie podniesione parametry. Także na takie rzeczy też zwracajcie uwagę. A to, że u odwodnionego zwierzaka, które ma dobre parametry czerwonokrwinkowe, będą niewielkie przekroczenia w górę, to też się tym nie przejmujecie, bo znowu to jest kwestia niewielkiego odwodnienia u tego zwierzaka. Co tu masz, Kasia, ciekawego o hemoglobinie i hematokrycie? Powiedz, co tam jest o tym. No, w przypadku podwyższenia to w zasadzie jako przyczyna jest podane właśnie odwodnienie albo czerwienica prawdziwa, która jest bardzo rzadka. Tak. Także zazwyczaj będzie to po prostu efekt tego, że zwierzę jest odwodnione, co u zwierząt, które jedzą wyłącznie mokre jedzenie, to szczególnie u kotów. No jeżeli one nie jadły przed badaniem, w związku z tym z jedzeniem nie pobrały wody, a same z siebie nie piją, to jest raczej oczywiste, że odwodnienie będzie. Także to jest w zasadzie główna przyczyna, jeżeli jesteśmy powyżej. Tak. I też od razu ważną informację tutaj dodam, którą mam w mojej mądrej książce. I jest tutaj napisane tak, że jeżeli mamy wysokie wartości leukocytów, to mogą one zaburzać wartości rzeczywiste liczby erytrocytów. I to może być też spory błąd. Czyli znowu, nie udajecie mądrzejszych od lekarza, tylko jak coś tam jest nie tak, to każdy parametr omawiacie. Jeżeli coś Was bardzo martwi, Waszego lekarza, jeżeli chodzi o wyniki morfologii u Waszego zwierzęcia, to robicie rozmaz ręczny, tak? Czyli wtedy specjalista, hematolog robi rozmaz Waszej krwi, Waszego zwierzaka, Waszej krwi i następnie ocenia, jak to wszystko wygląda. Zaraz Wam powiem też ciekawostki, jakie dziwactwa można w tej krwi znaleźć i o czym one tak naprawdę mogą świadczyć. Ale jeszcze omówmy po kolei wszystkie te parametry, czyli chociażby to MCV, czyli średnia objętość krwinki czerwonej. To jest parametr bardzo użyteczny w codziennej praktyce, gdyż ułatwia kliniczny podział niedokrwistości. Także to nie jest tak, że to są jakieś tam literki na M, które są olewane przez lekarza czy przez Was, ale musicie też wiedzieć, że może być ten parametr zaburzony w obecności autoprzeciwciał przeciwko erytrocytom, które pojawiają się w temperaturze pokojowej i powodują aglutynację erytrocytów w urządzeniu, a tym samym obniżają liczbę erytrocytów i podwyższają MCV. Także jak widzicie, nie jest to wszystko takie proste, jak się mogło wydawać, tak? Także mogą zdarzać się też błędy, więc zazwyczaj przy jakichś rozbieżnościach, które niepokoją lekarza, pierwsze co się robi, to co? Trzeba powtórzyć badanie na przykład za tydzień, za dwa tygodnie,
Też, żeby tego zwierzaka tak ciągle nie stresować i też pamiętajcie o tym, że mały kotek, mały pies, to one w środku nie mają za dużo krwi do pobierania, także też nie szalejcie. Nie upuszczamy do oporu. Dokładnie, nie róbcie takich rzeczy swoim zwierzakom, jeżeli was coś tylko niepokoi, a lekarz mówi, że wszystko jest spoko. Odczekajcie, niech to zwierzę wróci do normy, nie kłujcie tych zwierzaków nadmiernie i zbyt często, tak? Co tam jeszcze, Kasia, masz? A propos tych MC wszystkich. Tak, dokładnie. Informacja z książki o diagnostyce psów i kotów. Częste są artefakty związane z przechowywaniem próbek i wyliczana jest wartość średnia, dlatego wskaźnik jest mało czuły. Tak. Także nie można przyjmować, że to, co wyszło, to jest takie na 100% i ostateczne, bo zawsze, tak jak było w poprzednich podcastach, możliwe są jakieś problemy przy pobieraniu, przy przechowywaniu. Także trzeba brać na poprawkę na to, że takie błędy gdzieś po drodze w przechowywaniu mogły się zdarzyć. Tak. Co mamy dalej? To MCH, czyli średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej. To jeżeli chodzi o ten parametr, to przy obniżeniu wartości zdarzy nam się w niedokrwistościach, w których synteza hemoglobiny jest zmniejszona, a podwyższenie może wystąpić w wysokiej leukocytozie, czyli jak mamy za dużo leukocytów, i w hiperlipidemii, czyli tutaj jak patrzymy też, jeżeli chodzi o cholesterole, ulubione Kasi cholesterolki, jak są zbytnio podniesione, to również może wpływać to na fałszywe podwyższenie tego parametru. MCHC, czyli średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych, także to też jest ważny kolejny parametr, którego nie pomijamy, tylko patrzymy. Wartości te określają stężenie hemoglobiny w tak zwanych, to ciekawe będzie, upakowanych krwinkach czerwonych. Gdy synteza hemoglobiny spada szybciej niż objętość krwinek czerwonych, MCHC maleje. Coś masz jeszcze, Kasiu, ciekawego o MCHC? Nie, to już nie. Dobra, retikulocyty, to Wam bardzo chciałam powiedzieć. Retikulocyty to są baby erytrocyty, tak możecie sobie o tym myśleć, bo to są pozbawione jąder erytroblasty, czyli prekursory dojrzałych erytrocytów. I te wspaniałe erytroblasty ortochromatofilne po ekspulsji jądra komórkowego stają się właśnie wspaniałymi retikulocytami. Także to jest też ważny parametr, jak patrzymy, czy niedokrwistość u danego zwierzaka jest regeneratywna, czy nieregeneratywna, bo jeżeli jest nieregeneratywna, zwierzę jest, tak, ma obniżone parametry czerwonokrwinkowe, no to mówiąc prosto, jest lipa, bo nie będzie zaraz na wymiankę zastępników, tak, tylko będzie zwierzę się coraz bardziej anemizowało, więc tutaj znowu lekarz ma wtedy zagwozdkę, szuka przyczyny, czemu tak się dzieje i stara się temu przeciwdziałać. To jest bardzo dla Was ważna informacja i to zawsze jest martwiące, jak coś tutaj się dzieje i lekarz Wam mówi, że jest niefajna sytuacja. Ok, jeżeli robimy sobie rozmaz, jeżeli lekarz Was skieruje, bo jest jakiś tutaj powód, coś go niepokoi w obrazie klinicznym Waszego zwierzaka, to macie tam całą masę cytów, które mogą tam wystąpić. Także przedstawię Wam je pokrótce. Mamy na przykład mikrocyta, także to są mniejsze od prawidłowych erytrocyty. Tak? Także one występują często w niedoborze na przykład żelaza i w zaawansowanej anemii, jak są choroby przewlekłe. Więc wtedy można dostrzec mikrocyty, które wyglądają po prostu jak takie niedorobione erytrocyty, zbyt malutkie i takie... mętne i wodniste, no niefajne są, tak? Widać, też tak niewyraźnie że wyglądają. Organizm jest taki słaby. Makrocyty, no to jak już się domyślacie, skoro mikrocyty to za małe, to makrocyty większe od prawidłowych erytrocyty. I taka makrocytoza występuje najczęściej w chorobach wątroby, także to jest też ciekawe. Może też wystąpić w niedoborach witaminy B12 i lub kwasu foliowego. MCV i MCH jest wówczas również z tym parametrem, jak go widzimy w rozmazie, podwyższone. Kolejna nazwa jest fajna, sferocyt. I to są takie komórki bez przejaśnienia środkowego. To jest najczęściej wrodzone, jakieś niedokrwistości hemolityczne, także tego typu sprawach. Kolejna nazwa, akantocyt. Nieregularny kształt pokryty kolczystymi wypustkami, które mają różną grubość i długość i są nieregularnie rozmieszczone. Jak taka rozgnieciona gwiazdka, kiedyś tak. Były takie czekoladki Milky Wayowe dla dzieci, tak. Starzy ludzie pamiętają. Nie pamiętam, jak się to nazywało, już nawet nie pamiętam.
W każdym razie to może występować na przykład po usunięciu śledziony, w ciężkich chorobach wątroby, w związku z anemią hemolityczną. Przy rzadkie przyczyny u zwierzaków to na przykład mogą być choroby nowotworowe, szczególnie jeżeli jest bardzo dużo tych akantocytów. Echinocyt to jest taki erytrocyt z dużą liczbą krótkich kolców. Wygląda jak taki wściekły erytrocyt, tak, bo jest cały ponabijany kolcami, taki bojowy erytrocyt. I to jest najczęściej obserwowany artefakt, gdy krew była przechowywana zbyt długo przed wykonaniem rozmazu. Więc widzicie, nie wszystkie rzeczy są groźne. Niektóre mówią o tym, że próbka chwili leżała zbyt dużo. Bardzo rzadko pojawia się w wyniku jakichś problemów z nerkami, wątrobą i tego typu rzeczach. Znowu, dlatego lekarz ocenia cały stan pacjenta i rozmaz, żeby wybrać tą przyczynę, która jest najbardziej prawdopodobna. Kolejny, owalocyt, owalny erytrocyt kształtu pośredniego między normalnym erytrocytem a takim o wydłużonym kształcie, tak? Jeśli stanowią mniej niż 25% erytrocytów, to mówi się o, nie, tak, mniej czy więcej? Mniej, dobrze. Mniej. To mamy owalocytozę, super nazwa. Niewielka ich liczba może występować w niedoborze żelaza, także to też jest istotne. Eliptocyt, kształt elipsy. Czyli taki spłaszczony owalocyt. Tak. Jeśli występują w dużej liczbie, świadczy to o chorobach u ludzi dziedzicznych. Masz coś o elipsocytach? Tam raczej chyba nie widziałam takich nazw magicznych. Także ja lecę dalej. Mamy tutaj jeszcze leptocyty. Krwinka tarczowata, zwiększone wybarwienie w centrum przejaśnienia. Przy żółtarce może to wystąpić przy chorobach wątroby. Stomatocyt. Brzmi tak zębowo z tego względu właśnie, że przejaśnienia w kształcie zęba ma i całość jest taka podobna do ust. Najczęstszą przyczyną są choroby wątroby. U ludzi też nadmierne spożywanie alkoholu, także jak u was to występuje, to takich rzeczy trzeba tutaj szukać, tak? Drepanocyt. Krwinka sierpowata, tak? Niedokrwistość sierpowato-krwinkowa. Potem mamy schizocysty. Brzmi jakby były chore na głowę, nie? Są to po prostu fragmenty erytrocytów, tak? To takie wewnątrzcytarne anomalie, ekspozycja na gorąco, mechaniczne uszkodzenia, także tego typu tej rzeczy. Ghost cele to są takie nierównomiernie obkurczone erytrocyty. Tu są różnego rodzaju niedobory. I to występuje u ludzi, jest stwierdzane u ludzi, którzy żyją w okolicach basenu Morza Śródziemnego. Także jako ciekawostka dla was. Potem mamy erytroblasta, tak, także też dobra nazwa. To jest erytrocyt z jądrem. Pojawia się w bardzo pobudzonej erytropoezie i w mielofibrozie. Dobrze nazwy. Tak, Kasia, jeszcze mamy tutaj inne fajne, tak, fajne rzeczy. Więc jak jeszcze żyjecie, to próbujcie sobie z nami mówić te wszystkie straszne słowa. Okej, okay, no to mamy później tutaj nakrapiane zasadochłonne, tak, określenie erytrocytu, drobne lub gruboziarniste, zasadochłonne, rozproszone w całej komórce. Takie kropeczki mają, to jak pryszczaty erytrocyt wygląda trochę. No, tak sobie to wyobraźcie. Możecie sobie to rzeczywiście powpisywać w Google, te nazwy, które tutaj z Kasią kaleczymy tak pięknie dla was, po to, żebyście wiedzieli co i jak, tak? To jest charakterystyczne dla zatrucia ołowiem, tak? Także to jest też ciekawostka. U zwierząt to się również może zdarzyć. Retikulocyt, to już wam mówiliśmy, większy od erytrocytu, brak przejaśnienia, wybarwia się siateczka szorstka i prawidłowo występuje we krwi w niewielkiej ilości, a jak mamy ich więcej, no to tak już mówiliśmy, jest jakiś powód, dla którego organizm produkuje ich więcej. Ciałka chęca, wtręty komórkowe widoczne tylko po specyficznym barwieniu, różowe lub purpurowe, zwykle obserwowane w błonie komórkowej, reprezentują zdenaturowaną hemoglobinę. Są widoczne, gdy erytrocyt został narażony na stres oksydacyjny, na przykład wskutek podawania jakichś leków lub w czasie ostrej hemolizy. Ciałka Howleya-Joliego, kuliste resztki chromatyny jądrowej, świadczą o braku lub pośledzonej funkcji śledziony, obserwowane również w anemii megaloblastycznej. O, następna nazwa jest super. Syderocyty. Erytrocyty zawierające ziarnistości z żelazem. I to są niedokrwistości dotyczące właśnie żelaza, widoczne po barwieniu na żelazo, także ciekawe. Potem mamy dakrocyt, krwinki w kształcie łzy. Występują w niedokrwistości megaloblastycznej i innych tego typu problemach. Także takie rzeczy spotkacie, jak zrobicie sobie bardzo dokładny rozmaz, a to, co znajdujecie najczęściej na takiej zwykłej morfologii, którą robicie maszynowo, tak? Taka zwykła, to dostajecie informacje tam o moich ulubionych słowach. Kasia, ty je przeczytaj. W sensie te? Mam przeczytać? No. O Boże.
anicytoza, poli... Nie, anizocytoza. Tak. I sama jest... sobie przyczynę. Dobrze, to jest jednoczesne występowanie krwinek różnej wielkości, tak? Czyli występuje niespecyficznie w wielu niedokrwistościach i we wszystkich ciężkich niedokrwistościach, tak? Następne słowo poi, kilocytoza. Występują erytrocyty różnego kształtu, mogą być związane z czynnikami wewnątrzkomórkowymi lub zewnątrzkomórkowymi, takimi jak gorąco, czynniki chemiczne, oksydacyjne, tego typu sprawy. A potem kolejna fajna nazwa, polichromazja, wielobarwliwość, niebieska cytoplazma niektórych erytrocytów. To są też znowu niedokrwistości ze wzmożoną erytropoezą. Także tego jest tutaj, jak widzicie, bardzo dużo. I o informacje o tych rozbieżnościach, tych trzech wspaniałych nazwach, znajdziecie najczęściej na Waszej morfologii, jeżeli występują. I to jest ważna sprawa. Kasia, teraz ty patrz w swojej wspaniałej książce, co ty masz tam o tych czerwonych, czerwonokrwinkowych parametrach. To wszystko. Czy jakieś jeszcze choroby tam mogą wskazywać, coś tam było jeszcze ciekawego? Nie, jedna rzecz jeszcze, której nie było, która zaraz będzie przy krwinkach białych, ale powiem to od razu. RDW. Obniżenie jest nieistotne. Taka informacja. Okay. Coś jest nieistotne i to zaraz też przy krwinkach białych będzie się pojawiało kilka razy, że obniżenie, brak znaczenia diagnostycznego. Także są takie sytuacje też, kiedy obniżenie nie znaczy tak naprawdę nic. Okay. Nie jest to w ogóle interpretowane, nie ma to znaczenia diagnostycznego. Zdarza się przy niektórych parametrach, może ciężko w to uwierzyć, że ale jak to coś na czerwono, a jednak tak. Okej, okay. Czyli nie przejmujecie się tym. Następnie mamy parametry białokrwinkowe, czyli liczba leukocytów i coś, co się nazywa leukogram. Aby policzyć leukocyty, to jest ciekawe też dla Was, to trzeba rozcieńczyć wcześniej badaną krew takim odczynnikiem, który powoduje lizę erytrocytów. Także całkiem to jest też ciekawe, że musimy sobie wyczyścić obraz, żeby policzyć białe krwinki. Jeżeli chodzi o białokrwinkowe rozbieżności, no to Kasia, tutaj masz w książce dotyczącej już zwierzaków, co to tam się może dziać, jeżeli mamy ich za dużo, jeżeli mamy ich za mało. Jeszcze raz, co? Białe krwinki, co my tam mamy, Kasia? Po kolei wszystko. Tak. Granulocyty obojętnochłonne, podwyższenie neutrofilia, obniżenie, tu już mamy więcej, zwiększone zapotrzebowanie, zużycie na obwodzie, zaburzona leukopoeza w szpiku kostnym, na przykład powodowana przez chemioterapię, nowotwory, cykliczną neutropenię. Okay. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak neutrofilia fizjologiczna w momencie fizycznego obciążenia albo pobudzenia. Także też jest rzeczą taką normalną fizjologiczną, czyli może być. U kotów. Leukogram tak stresowy, który obserwujecie, czyli takie rozbieżności w parametrach białokrwinkowych i lekarz wam mówi, to nic takiego, to klasyczny leukogram stresowy, tak? Tak się dzieje u kota, że się bardzo denerwował przy pobieraniu krwi. Ja też was często pytam, jak tam kotek? Widzę po badaniach krwi, że chyba mu się bardzo nie podobało. No tak, pani Agnieszko, walczył jak szalony o swe życie, tak? I się bał, i się trząchał, i nienawidził mnie przez następny tydzień po badaniu. Leukogram stresowy. Nie przejmujecie się tym. Dobra, co tam mamy, Kasia, następne? Pałeczkowate granulocyty obojętnochłonne. Ostre zapalenie. Wskutek zwiększonego zapotrzebowania na obwodzie dochodzi do zmniejszenia szpikowej rezerwy komórek dojrzewających. Ktoś tam krzyczy pod drzwiami. Nie, to Julka na dworze. Czytaj. I tutaj właśnie obniżenie nie ma znaczenia diagnostycznego. Także coś jest na czerwono, a mimo wszystko nie jest to powód do tego, żeby się czerwona lampka nam zapalała. Dokładnie. Dalej mamy toksyczne postacie, przede wszystkim granulocytów obojętnochłonnych. Podwyższenie, zmiany morfologiczne w granulocytach obojętnochłonnych, które powstają w szpiku kostnym w ramach ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. Mamy dalej toksyczne postacie, olbrzymie komórki, pominięty podział przy zwiększonym zapotrzebowaniu, nieprawidłowe, atypowe segmentowanie jądra. Tak, tylko że to jest wszystko też ważne. Tak. Tutaj mamy informację. Obrzyd jądra, zaburzone dojrzewanie organeli komórkowych. Tak wyglądają toksyczne postacie. I to tylko w rozmazach można zrobić bezpośrednio po pobraniu krwi. W innych sytuacjach nie. Limfocytoza, czyli jak macie za dużo limfocytów. I tutaj też macie sytuacja stresowa, przede wszystkim u szczeniąt i kociąt, nie? No,
Potem mamy obniżenie i nie widzę już, co tam jest. To ty widzisz. No, tutaj. Tutaj mamy granulocyty kwasochłonne. I to chyba większość opiekunów najczęściej kojarzy, o co tutaj chodzi, bo to się dzieje podwyższenie albo jak są pasożyty, sobie wędrują, albo są stany zapalne w przewodzie pokarmowym, w drogach oddechowych. Ale tutaj znowu obniżenie nie ma znaczenia diagnostycznego. Tak, ale podwyższenie ma i jeszcze są zespoły te hipereozynofilowe, to tak. Też się zdarza, także o tym też musicie pamiętać, że jeżeli długo jest podwyższenie, nic nie pomaga, no to trzeba rozpatrywać też te zespoły i lekarz może pod tym kątem waszego zwierzaka prowadzić. No ale mamy monocyty. Przy endotoksemiach podwyższa działanie glikokortykosteroidów, przede wszystkim u psów i przewlekłe zapalenia. Tak. Obniżenie znów, brak znaczenia diagnostycznego. Dokładnie. I co dalej? Granulocyty zasadochłonne. Bazofilia. Tak? Białaczka bazofilowa u kotów często razem z eozynofilium. Odczynowo. Tak, że tak się zdarza. I znów, brak znaczenia diagnostycznego w przypadku obniżenia. Okej. Okay. No dobra, to są takie najważniejsze rzeczy, to co wy musicie wiedzieć, co tam się może dziać. Jeżeli chodzi o płytki krwi, to pamiętajcie też o tym, że u kotów płytki krwi najczęściej się zlepiają i wychodzi wam wynik krwi, który jest bardzo często obniżony i macie najczęściej tam komentarz. Doczytajcie go, zanim będziecie z paniką pisać do waszego lekarza, bo tam jest napisane płytki krwi sklejone, tak? I że to było liczone maszynowo, maszyna wtedy łapie kilka sklejonych płytek jako jedność i tak to zlicza, a tak naprawdę jest ich więcej. Ale jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że może być to prawdziwa informacja o tej niewielkiej ilości płytek, to wtedy robi się co? Rozmaz ręczny. Więc widzicie, maszyny są fajne jako taka metoda przesiewowa pierwszego rzutu, ale jeżeli cokolwiek nas niepokoi dalej w tej morfologii wynika krwi, korzystamy z rozmazu ręcznego i z kogoś, kto po prostu ogląda szkiełko, oko pod mikroskopem i wszystko jest tutaj w stanie ocenić, tak? Widzi ten obraz i wyłapuje te nieprawidłowości, o których mówiłyśmy wam wcześniej, tak? Także to są najważniejsze jakby parametry dotyczące tego, co możecie znaleźć w tej waszej kociej krwi. I to jest to, że i tak powinniście się zgłosić do lekarza, jak was to martwi. Ale mamy nadzieję, że ten podcast was trochę uspokoi, że różnego rodzaju rozbieżności mogą się zdarzać, bo i też w tej książce, tej diagnostyce laboratoryjnej psów i kotów są informacje przy każdym badaniu, jaki jest procent możliwości błędu pomiaru. To nie jest tak, że jedno badanie u zwierzęcia, które nie prezentuje żadnych objawów, inne parametry są prawidłowe, od razu świadczy o tym, że ono jest chore na jakąś rzadką chorobę z tymi dziwnymi nazwami, które wam czytałyśmy. Pomiar trzeba po prostu powtórzyć, zrobić rozmaz ręczny i dopiero jeżeli się okaże, że jest powód, to się martwić, a być może go wcale nie ma i to był zwykły błąd pomiaru. Pewnie każdy z was, jeżeli sobie robicie też regularne badania krwi, mógł doświadczyć czegoś takiego, to się po prostu zdarza, że byliście wzywani, pani Agnieszko, trzeba tu ponowić te badania krwi, bo to jakoś dziwnie wygląda, tak? Tylko u mnie zazwyczaj dalej to dziwnie wygląda, nie wiemy dlaczego tak jest, więc zostawmy to, skoro pani z tym żyje i nic się nie dzieje. Także tak, żebyście wiedzieli, że każdy organizm też ma prawo do pewnych rozbieżności względem norm. Normy są po prostu uśrednione dla większości organizmów, ale to nie znaczy, że możecie wszystko tym sobie wytłumaczyć. Kasia, co im chcesz jeszcze dodać na koniec morfologicznego odcinka? Podsumować, że tak jak widzicie, jeden pojedynczy parametr czerwony sam w sobie nie znaczy nic. Dopiero jak się spojrzy na całość, plus na resztę badań, plus na całe zwierzę, to dopiero wtedy można coś tak naprawdę powiedzieć. Tak. I jeżeli macie jakieś wątpliwości, dopytujcie lekarza, bo być może on powie wam, że wszystko jest okej, ale wychodzi z założenia, że nie chcecie omawiać po kolei każdego jednego parametru i czy to aby na pewno jest super i wszystko dobrze. Także jeżeli macie jakąś wątpliwość, to po prostu pytajcie. No, lepiej na pewno w ten sposób niż szukać w internecie, wpisać podwyższone coś i przeczytać jakąś informację nie wiadomo skąd i nie wiadomo czy sprawdzoną. Zawsze przeczytasz, że masz raka i że niedługo umrzesz przecież, że jak cokolwiek można mieć wpiszesz. Jeszcze inne różne choroby i raka do tego. Na przykład gdyby podejrzewam wziąć jakieś dwa losowe
wyniki z morfologii, które powiedzmy na skutek jakiegoś małego błędu były podwyższone, obniżone, wpisać to w Google, to by wyszło, że macie jakąś nieistniejącą chorobę albo najrzadszą chorobę świata. Także... Tak, albo chorobę nie występującą u ludzi, tylko tak, u świń tak, mieszkających tak, pod tak, kołem podbiegunowym. Tak, albo, także... albo jak wpiszecie te parametry z badania psa lub kota, wyskoczą wam informacje dotyczące ludzi. No. Mhm. Pies i kot to trochę jednak różni się od człowieka. No tak, chociażby to jest też ważna informacja, że jak wychodzą wam niedokrwistości w wynikach badań zwierzaka, kiedy macie czyli zmniejszenie wartości hemoglobiny i lub liczby erytrocytów poniżej normy, no to tak, te wartości, które są prawidłowe, powinny być dotyczące danej populacji, tak, która żyje na jakimś danym terenie. Ale nawet u ludzi nie ma takich dokładnych badań, które to by określały, więc jest... powszechnie stosowane podejście dotyczące norm zaproponowane przez WHO. Także fajnie, ale ludzi tego nie ma, więc nie oczekujcie, że normy będą uwzględniać to, że wasz pies jest hartem i może mieć normalnie obniżone parametry czerwonokrwinkowe i to jest dla niego normą. Tak? Także bierzcie to pod uwagę. To jest wszystko uśrednione, a nie uwzględnia pewnych zmiennych rasowych, u których lekarz raczej będzie wiedział, albo wasz hodowca od waszego zwierzaka będzie też o takich informacjach wiedział. My z Kasią też wiemy, więc być może dlatego się dziwicie, czemu nie panikujemy przy pewnych rasach, że pewne są rozbieżności w wynikach. Ale dopytujcie także nas, może coś tam będziemy wiedzieć, pokierujemy was, z kim możecie o tym bardziej porozmawiać, skoro was to martwi. Także jak zwykle dużo wiemy, jeżeli chodzi o krew, możemy z niej sporo wyczytać, ale jak widzicie, jeżeli chodzi o same normy, nie jest różowo nawet u ludzi, to nie oczekujmy, że będzie super różowo u zwierzaków. To tyle ode mnie, jak zawsze udostępniajcie, pozdrawiamy was serdecznie i mamy nadzieję, że następne nasze nagranie będzie już w warunkach ciepłej pogody, pięknego słoneczka, bo tego nam wszystkim potrzeba po tej długiej zimie. No, to Kasia też się z wami żegna. Pa, pa. Pa.